Wyrastałam w domu, gdzie nie było taty. Widziałam jedynie alkohol, przemoc i częściej go nie było niż był. Był fizycznie, ale nigdy nie był przy mnie jako tata, jako mój przyjaciel, jako ktoś, kto wyjdzie ze mną na spacer, kto ze mną pobędzie. Któregoś dnia po prostu spakował swoje rzeczy i wyjechał. Chyba nie chciałam zaczynać jego tematu. Któregoś dnia przyszedł list. Dowiedziałam się, że mój tata zmarł. Pochowany został we Francji i nigdy nie odwiedziłam jego grobu. Brakowało mi emocji, które mógł dać mi tata. Brakowało mi kontaktu z nim, takiego czasu, ojciec z córką. I wtedy pojawił się on. Po prostu stanął na mojej drodze. I dał odpowiedź na wszystkie moje pytania. Nadał mi tożsamość w tym, że jestem kochana przez niego i akceptowana. Że to on jest najlepszym ojcem. I że moja tożsamość jest w tym, że on mnie kocha. Gdyby nie on, dziś nie byłabym tym, kim jestem. Obchodzę urodziny Jezusa. Nie magiczne święta. UJ 2017. Mam na imię Bettina, mam 20 lat.